Cześć, tu Kuba. Witam Was na kanale Polski na Luzie. Chciałbym Wam przedstawić bardzo fajną grę. Nazywa się GeoGuessr. Chodzi w niej o to, że wyrzucacie w losowe miejsce na Google Street View i za pomocą jakichś znaków, napisów albo ruchu ulicy, ukształtowania terenu itd. masz się dowiedzieć, w jakie miejsce Cię wyrzuciło. Jak wejdziesz na stronę, która jest podana w opisie, to klikasz single player. Następnie wyrzuca Cię w losowe miejsce i za pomocą strzałek kierujesz postacią. Ja wylądowałem prawdopodobnie w jakiejś Ameryce. Teraz muszę zgadnąć, gdzie jestem. Gram na telefonie, ponieważ na komputerze jest słaby sygnał. Ukształtowanie terenu jest dość wyżynne. Dość daleko widać góry, więc myślę, że to może być Ameryka Południowa, jakieś Chile czy Argentyna. Ale również może być to zachód Stanów Zjednoczonych. Widać tam olbrzymie góry, ale może to jest nawet wulkan. Nie jestem pewien. Uznajmy, że już się dowiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Trzeba kliknąć My Guess, a następnie wybrać miejsce. Na przykład ja daję Chile. Niedaleko Santiago. I potem nam się pokazuje, ile kilometrów od celu byliśmy i ile dostaliśmy punktów. Ten ludzik to tam, gdzie daliśmy, a ta flaga to, gdzie faktycznie byliśmy. I widzicie, że to był Meksyk. W grze jest 5 rund. Więc dajemy następną. Wyrzuciło nas w jakiś środek niczego, w jakiś olbrzymi las. Myślę, że tutaj nie ma co szukać i po prostu trzeba strzelać. Oczywiście możecie strzelać, gdzie chcecie. Tu jest mapa całego świata, zaznaczone są miasta, poszczególne regiony itd. I jak widzicie, byłem 7500 km od celu. Obok w nawiasie macie jeszcze zaznaczone mile. I dostałem tylko 123 punkty. Wyrzuciło nas na jakiejś drodze, w sumie to na moście. Jest tu jakaś budowa czy coś takiego. Są żółte pasy, więc już mogę wnioskować na przykład Wielką Brytanię czy USA lub Kanadę. Teraz trzeba najlepiej poszukać jakiś język. Tutaj znaki nam dużo nie dadzą, ponieważ akurat na tych język chyba nie jest zapisany. Może jest, ale prawie nic nie widać.
Jest to chyba angielski i francuski. Mógłbym wnioskować Kanadę. Widać to też po dużych lasach. I w sumie nie ma jakichś dużych wzniesień, więc może wschód Kanady. Dobra, strzelam. Niech będzie Quebec. Ty 1200 kilometrów od celu. Nie jest źle. 2760 punktów. To idziemy do następnej rundy. To jest najgorszy wypadek, gdzie cię może wyrzucić. Tak zwany kompletny środek niczego. Tutaj można tylko strzelać. Uznajmy, że Rosja. I jak widzicie, aż prawie 17 tysięcy kilometrów od celu. Bardzo daleko. Było tak daleko, że nawet nie dostałem ani jednego punkta. O, tutaj jakieś podwórze. Bardzo ładnie wygląda. W sumie to dość jak Polska. Ale to są Niemcy. Lub jakiś kraj niemiecki. Może Szwajcaria czy coś takiego. O nie, teraz chyba nie mogę się wydostać. No niestety, muszę strzelać. Czasami jest tak, że wyrzuca cię w jakieś miejsce, gdzie możesz tylko iść w jedną stronę i drugą, a potem już nigdzie indziej. Jest to bardzo uciążliwe. Niech będzie, strzelam w Niemcy, ale Niemcy nie są jakoś turbo duże i raczej powinienem coś trafić. dziewiętnaście kilometrów od celu. Nie jest źle. 3600 punktów. Teraz jak już mieliście wszystkie rundy, to wyświetla się Wam podsumowanie. Jest tam cała ilość punktów i wszystkie miejsca, w które trafiliście. Cześć! Jeśli się podobało, to proszę o zostawienie lajka, suba i napisanie komentarza. To nas bardzo wspiera.